najdłużej grany musical wszechczasów. W Londynie miał premierę w 1985 roku i nie zszedł z afisza do dzisiaj. 14 tysięcy spektakli, prawie 3 miliardy dolarów wpływów. Jak można aż tak wzbogacić się na nędznikach? Na złość Amerykanom największy hit musicalu w historii napisali Francuzi. Claude-Michel Schönberg i Alain Boublil. Na pomysł musicalowej adaptacji powieści Wiktora i Go wpadli oglądając Olivera. Kumpel tytułowego bohatera, Artful Dodger, to wykapany gawrosz. Stwierdzili, że jest tylko jeden problem. Tak francuski temat nie miał według nich szans na rynku niefrancuskim. Musieli się nieźle zdziwić. Nędznicy to epicki pojedynek pomiędzy przestępcą Jeanem Valjeanem a policjantem Javertem. Zbrodnia Valjeana polega na tym, że kradnie chleb. W końcu udaje mu się podźwignąć z nędzy, ale Nemezis w postaci Javerta raz za razem zmusza go do ucieczki. Losy rzucają bohaterów do Paryża, w którym w 1832 roku romantyczni studenci wzniecają drugą rewolucję. Jej klęska w bitwie na tamtejszej barykadzie to kulminacja musicalu. Premiera francuskiej wersji Nędzników odbyła się w Paryżu w 1980 roku. Już wtedy musical reklamowano słynnym logotypem, XIX-wieczną litografią dziewczynki Cosetty, autorstwa Emila Bayarda. Dopiero jednak producent Cameron McIntosh zamienił Nędzników w ikonę mega musicalu, czyli musicalu na sterydach. Przed premierą londyńską kazał Nędzników napisać prawie od zera. Angielskie teksty zamówił u poety Jamesa Fentona. Temu szło opornie, więc zmuszono go do rezygnacji. Udało mu się tylko utargować niewielki procent od przyszłych zysków spektaklu. W ten sposób został najbogatszym poetą nieudacznikiem świata. To na etapie przygotowań do londyńskiej premiery pojawiły się najbardziej ikoniczne sceny Nędzników. W rytm numeru One Day More studenci wyruszają na barykady. Pomysł jest tak prosty, że aż trochę wstyd. Chodzący na obrotówce aktorzy, żeby pozostawać w miejscu, robią krok do przodu, a potem krok do tyłu. Bardzo symbolicznie. Ikoną stała się sama barykada, czyli mega góra rupieci wypełniająca scenę Nędzników przez znaczną część drugiego aktu. Londyńską premierę publiczność odebrała entuzjastycznie. Recenzenci kręcili nosami. McIntosh rozważał nawet rozebranie barykady. Na szczęście, nim podjął decyzję, zerknął na wyniki sprzedaży. Jakoś go przekonało. Nędznicy to pierwszy musical globalny. Po triumfie na Broadwayu McIntosh ruszył z nim w świat, ale zastosował zupełnie nowy model produkcji. Spektakle w kolejnych miastach były replikami oryginału. Teatralne Ctrl-C wciśnięto na Broadwayu, a Ctrl-V uwalniano m.in. w Tokio, Budapeszcie, Sydney, Toronto, Kopenhadze i Gdyni. Wszędzie nędznicy bili rekordy popularności i zarabiali miliony. Wnędzarzy swoich producentów zamienili jedynie w Paryżu, gdzie w 1991 roku wystawiono ich ponownie, tyle, że tym razem w wersji przetłumaczonej z amerykańskiej. Francuzi woleli swoich nędzników i się obrazili. W 1995 roku w Royal Albert Hall w Londynie odbyło się uroczyste koncertowe wykonanie musicalu z okazji 10. rocznicy jego premiery. Pieśń Do You Hear the People Sing wykonało 17 Valjeanów z różnych produkcji na całym świecie. Było tam aż dwóch Polaków. Krzysztof Stasierowski, który śpiewał tę rolę w Gdyni, oraz Jerzy Jeszkę, Valjean niemiecki. Popatrzmy. To mega wzruszające. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of a drum, there is a life about to start when tomorrow comes. À la volonté du peuple et à la santé du progrès,
Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Wy też słów to śpiewa lud, co nie chce żyć w niewoli snów.